Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Proceder? Na pewno bardzo gęstych relacji i dużych emocji, bo mamy w tym filmie i trochę gangsterki i właśnie tak jak mówisz, dużo miłości, ale też dużo wrażliwości, bo jednak Tomek był poetą i miał taką wrażliwą duszę, że staraliśmy się tę jego wrażliwość w tym filmie oddać, w tym chropowatym, takim twardym świecie, jednak szukanie tej wrażliwości i miękkości to jest, także wydaje mi się, że na pewno można zobaczyć dobre kino, że tak powiem, akcji, ale też dobre kino, którym jest dużo miłości i dużo relacji rodzinnych, ciepła, więc no i trochę hip-hopu i historii, więc jakby wszystkiego jest po trochu, ta jedna biografia mieści w sobie to wszystko. Hada, witamy w naszych skromnych progach. Siema, ty nie przyniósłbyś się na górę? Mam link wysokości. Myślę, że widzowie mogą się spodziewać po filmie Proceder przede wszystkim mocnej, bardzo prawdziwej historii człowieka, który żył, który tworzył w naszych czasach i który gdzieś przeszedł już do legendy. I myślę, że to, co też jest ważnego w tym filmie, to jest to, że opowiadamy tę historię nie po to, żeby pokazać, jak atrakcyjne jest zło i jak atrakcyjny jest proceder, tylko do czego może doprowadzić i że lepiej się go wystrzegać i uczyć się na czyichś błędach. Kocham cię. Nie zostawiaj mnie teraz, proszę cię. Policję! Nie wiem czego, bo ja się też nie wiem czego spodziewać. Jestem przygotowany na jakiś szok. Zewsząd atakują mnie opinie o tym, że ten film jest bardzo dobry, ale trochę przydługi, więc wiesz, ja tą przydługość dzisiaj będę pikował, nie? Będę patrzył, czy rzeczywiście tak jest. 2.13. Panie i panowie, proceder. Nie wiem, bo nikt nie zdradził mi żadnych wskazówek. Czekam, co mogę z tego chłopaka historię. Z punktu widzenia jakby wytwórni i ludzi, którzy go znali, także bardzo jestem ciekawy tego filmu. Ty dobry jest. Ty ściągaj się i kawę maru. Dobry, nie? Rapuje. To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za przemyć. Na pewno przybliżą sobie postać Tomka Hady. Myślę, że to jest też bardzo dobre wspomnienie, uwiecznienie jego życia, jego krótkiego, ale tak naprawdę bardzo intensywnego etapu. I to traktuje o ludziach, więc każdy coś od siebie do tego filmu wniósł i tak samo widz oglądając ten film będzie miał takie poczucie, że wow, coś we mnie to pozostawiło. Przynajmniej mam taką nadzieję. Myślę, że nie tego, co myślą. Bo jest to film nie tylko o życiu Tomka. Jest to naprawdę uniwersalna historia o poszukiwaniu miłości, o próbie odnalezienia samego siebie, pozbierania się do kupy. Więc myślę, że zaciekawi nie tylko fanów hip-hopu.